Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i czem, a widzonosz. I zapraszam Was na trochę nietypowe wydanie z Zapraszamy do metra, ponieważ dziś mamy analizę nowych 5 linii metra, a konkretnie nowych 4. Bo o ile pierwsza linia metra ma tylko dobudowanie 2 nowych stacji, o tyle one już są znane od dawna, natomiast przebieg 2., 3., 4. czy 5. linii metra to już trochę dalsza przyszłość, która oczywiście najprawdopodobniej ze większości naszego życia ujrzy światło dzienne, choć nie będę ukrywać, że niektóre plany są trochę odjechane i Wam o wszystkim opowiem. Pokażę Wam na mapie, na schematach, jak to wszystko wygląda. Na mojej mapie, którą nałożyłem też bezpośrednio na mapę Warszawy, zobaczymy, gdzie metro nie dojedzie, gdzie się będzie pokrywać z liniami tramwajowymi i jakie przeszkody i kolizje stoją na budowie chociażby metra do Ursusa. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, więc już bez zbędnego gadania zaczynamy. Zaczniemy od tego, co jest najważniejsze. A mianowicie to, że trochę się zmieni. Tutaj mamy master plan i ogólnie chodzi o to, że wiadomo, najwięcej osób faktycznie przewiezie metro, jeżeli chodzi o komunikację miejską i większość nawet mieszkańców Warszawy korzysta z tej komunikacji miejskiej. Przepraszam, to mam dokładnie pokazane dlaczego metro, po prostu efektywność przewożenia pasażerów. No i najważniejsze, gdzie będą planowane właśnie nowe sieci transportowe. Chodzi oczywiście o przesiadki też do podmiejskich, miejskich, środków innych komunikacji. No najważniejsze. Pomijając to tutaj rysowanie kogoś kredką po mapie Warszawy, to przejdźmy do tego, do konkretów, które Was wszystkich interesują. A mianowicie schemat metra. Transport szynowy do 2050 roku. Mamy nowe linie kolejowe, trochę poprawione i zmienione, zaczynając od łącznika w tym miejscu, czy tutaj w miejscu. Nowe stacje kolejowe, przystanki kolejowe i tak dalej. Trochę tego tu już jest na tym miejscu, między innymi łącznik do Warszawy Wileńskiej z Warszawy Wschodniej. Ale nie dzisiaj o tym mówimy, a mówimy o 5 liniach metra. O ile pierwsza linia metra, jak widzicie, wygląda dosłownie tak samo jak teraz, o tyle druga już jakieś ma dziwne zawijasy. Z Brudna jedzie na Marymont, a z Karolin jedzie dalej do Ursus Niedźwiadek. Trzecia linia metra zaczyna cały czas na stadionie i o tym też powiem, czemu tak jest i czemu to nie jest koniecznie najlepsze rozwiązanie, już pomijając to, że nikomu się nie podoba to. To trzecia linia metra jedzie bezpośrednio dalej, no prawie na lotnisko, do Żwirki Wigury. Następnie mamy czwartą linię metra, która jedzie z Białołęki do Wilanowa. I tu od razu odpowiadam, tak, czwarta linia metra będzie planowana, przynajmniej do realizacji jednocześnie z trzecią linią metra, więc nie jesteśmy zgubieni. No i na koniec mamy oczywiście piątą linię metra z Szamoty do Marsa. I czemu ta linia jest piąta i o niej nikt nie mówi do realizacji w najbliższym czasie, też powiem. Bo to jest bardzo potrzebna linia metra, ale jest tak usytuowana i tak do zrealizowania, że jest właściwie nie do zrealizowania w najbliższym czasie. Bo ma pod się trochę inwestycji, które są odlekane w czasie, bądź trzeba doskopać coś, czego teraz nie można doskopać. Dobrze, mamy oczywiście też transport szynowy, nowe linie tramwajowe. O tym dzisiaj nie będę mówić, o tym będzie specjalny film w marcu. Do niego też będzie niedługo film, więc się nie chcę go przegapić, taka autopromocja. Możecie kliknąć subskrybuj. No i oczywiście tutaj jest ogólnie transport szynowy właśnie na tle tramwajów, które są w tle. Z najważniejszych linii tramwajowych, o których teraz powiem, to jest to, że na Zieloną Białękę ma być, do Wilanowa powstaje, na Gocław ma być, na Odolanach trochę będzie linii tramwajowych, tutaj na Żoliborzu coś też wciągną, wzdłuż Modlińskiej, połączenie Żerania Wschodniego z Modlińską tramwajem przez PKP Żerań. No i dojazd tramwajem do Siekierek. I to chyba tyle. Tak dosłownie to tyle. Z takich ważnych inwestycji tramwajowych nie mamy tramwaju do Zawad. O tym będę mówić w tym kolejnym filmie. No i to oczywiście jeszcze jazd tramwaje z metrem, ale przejdźmy do tego, co faktycznie jest ważne. 5 linii metra. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wszystkie stacje. Wszystkie stacje mamy tutaj ponakładane, żebyście mogli dokładnie to zobaczyć. No i mamy też nałożone na mapę Warszawy. I tutaj we wstępie, ta mapka będzie później na Was do dyspozycji, więc spokojnie poczekajcie sobie, ona się pojawi później w opisie. Natomiast tak, nałożenie wszystkich map trochę mi zajęło, ale możecie dokładnie teraz w ten sposób zobaczyć, gdzie metro jest, a gdzie go nie ma. I ogólnie tramwaje i metro, bo jakby tutaj też są tramwaje, tak, jeżeli wyłączę wszystkie linie metra, to zobaczycie, że tramwaje też nałożyłem, to są te nowe linie tramwajowe, które są planowane, oprócz tego tramwaju tam przy Mododorze, którego po prostu nie zaznaczyłem. Natomiast tak, to są wszystkie 5 linii metra. No i gdzie nie ma tramwajów?
Nie ma metra. No, Białęka tutaj na górze ewidentnie pokazuje, że nic nie ma. Bielany w tym miejscu też pokazują, że właściwie to komunikacji tutaj nie ma. Ale tu trochę jest lasów, więc to jestem w stanie jeszcze zrozumieć. Następnie mamy oczywiście, no, tutaj jest stąd tramwaj, co prawda, ale ogólnie dookoła lotniska Chopina komunikacja miejska jest do lotniska, a obok to już tak trochę gorzej. Nie zastąpiono oczywiście dojazd do Piaseczna tylko pociągami, bo tutaj buspasy i tyle tramwajów nie będzie. Oczywiście Ząbki, wiadomo, Ząbki to inne miasto, więc się nie dotyczy nas, także tramwaju tam nie będzie, bo Ząbki musiałby wyłożyć pieniądze na połowę przynajmniej inwestycji, a Ząbki takich pieniędzy na razie nie mają, więc nie ma na razie tematu. No i oczywiście Wawel. Jeśli jakaś dzielnica jest najbardziej poszkodowana o nowe koncepcje i plany, to nie będzie jedna dzielnica, to będą trzy dzielnice. Rembertów, Wesoła, Wawel. Jakby nic tu dla nich nie zmienia. No dobrze, Rembertów jeszcze jako tako. Faktycznie do Rembertowa tam ten metro do Marsa i dalej później autobusem to jeszcze jako tako w miarę szybko, ale ja rozumiem, że te trzy dzielnice mają pociągi, ale to nie jest wszystko. Jakby pamiętajmy o tym, że na przykład tutaj są ludzie, którzy może jakaś tam tracą. Oczywiście autobusem jest całkiem szybko, ale korki też są. No i ogólnie tutaj te całe rejony, no czekają na ten tramwaj. On nie jest tutaj w planach, ale po 2050 roku. Dobrze, jeszcze parę cyferek, żebyśmy, zanim zaczniemy sobie analizę, wiedzieli. Oczywiście macie rozdziały, więc możecie sobie wszystko pomiędzy wszystkim skakać. Mamy aktualnie trochę mniej kilometrów z wszystkich linii metra. 42 do 113, takie jest założenie. Z 39 stacji do 103. Ładnie. Z pewnego 39 stacji, tak całkiem dużo, myślałem, że jest ich mniej. Zasięg metra dla 50% mieszkańców to będzie maksymalnie kilometr. Ambitny plan, nie będę mówić, że nie. No i ogólnie chodzi o to, żeby szybciej się dojechało w różne miejsca. Na przykład w 8, pojedziemy z Tarchomina na Rondo Daszyńskiego 18 minut, a nie w 35. Z Wilanowa do Placu Zawiszy 36, a nie w 25, a nie 36. Wilanów do centrum z 31 minut do 18, Mars centrum w 15 minut, no i ogólnie tak dalej. Mamy też na przykład Plac Konstytucji z Korosze z 42 minut do 19 minut. Prezydent Warszawy o tym wszystkim mówił. Natomiast też jest ciekawe zapełnienie tych wszystkich linii metra, bo ile wszyscy dobrze wiemy, że trzecia linia metra dostaje w każdym możliwym aspekcie po tyłku, jeżeli chodzi o swoje raporty. No tak, aktualnie dwie linie metra, które mamy, mają przewidywane, ogólnie mniej więcej pasażerów na godzinę, to jest w szczycie 14-15 tysięcy. Takie tutaj mamy informacje. Natomiast w przypadku linii M5 to będzie już 10 tysięcy. Na M4 19 tysięcy podróżnych. Na M3 6 tysięcy podróżnych. No, to troszeczkę mniej. Nawet jeżeli nie wiecie, o co chodzi w tych cyferkach, to widzicie, że 26 to trochę mniej. Także faktycznie to są takie różnice. Dlatego też od razu władze Warszawy na początku już mówią, że tak, wiemy, M3 no, ma trochę gorsze wyniki. My będziemy oczywiście realizować, ale jednocześnie będziemy robić czwartą linię metra. O piątej nic się nie mówi, o terminach też się nic nie mówi. Wiemy tylko i wyłącznie, że jeżeli będą pieniądze, to będzie wszystko realizowane. Tam jest o funduszach Unii Europejskiej, że z nich to nie będzie realizowane, KPO i takie tam. No, to jest już bardziej polityka i pozyskiwanie funduszy. Nas interesuje to, gdzie dojedzie i jak to działa. To przejdźmy już bezpośrednio do tego. Tutaj o stacjach nowych, rozwiązaniach, o tym, że będą lepsze przesiadki, to powiem, jak do tego dojdziemy. A mianowicie, ogólnie cały projekt metra znowu jest bardzo podobny do tego, co już kiedyś pokazywałem. A mianowicie pokazywałem już jakiś czas temu, jak wyglądały według mnie najlepsze koncepcje trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej linii metra. I tutaj dosyć dużo się pokrywa. Ogólnie dosyć dużo stacji, ale jest też dużo niesmaków. A mianowicie, zaczynając od pierwszej linii metra i od tego, co właściwie tutaj widzicie, już usuniemy granicę Warszawy, żeby było prościej. Mój internet nie jest najlepszy, więc jak nam to będzie zrywać, to niestety tak to jest. Ogólnie tak, stacje okrągłe, które mają tutaj są zaokrąglone, to są stacje metra, które już są wybudowane lub są w trakcie budowy. Stacje kwadratowe to są stacje, które są planowane i niewybudowane lub nie są w trakcie budowy. Więc mamy na przykład Muranów. Stacja Muranów po prostu powstanie w ramach dobudowy tych dwóch stacji metra, których brakuje.
I co do tej stacji powiem tylko i wyłącznie tyle, że nie jest jakiś, nie wiadomo co, jakie centrum komunikacyjne. Owszem, tam jest dosyć duże zaludnienie, ale całkowicie prawdopodobnie wtedy zabije ruch tramwajowy pasażerowy ruch w tramwajach w tejże okolicy. Następnie mamy stację na pierwszej linii metra, Plac Konstytucji, która jest do budowania i tutaj nie ma tego powiedzianego wprost, ale domyślam się, że ta stacja metra powstanie dopiero wtedy, kiedy będzie realizowana piąta linia metra, która jest kolorem fioletowym tutaj zaznaczona. Miejmy nadzieję, że tak to będzie, a nie, że powstanie Plac Konstytucji, później parę lat później, nie wiem, 10-15, będzie znowu wszystko rozkopane w ramach tego. Aktualnie warszawiacy świetnie sobie żyją bez Placu Konstytucji, nie będę ukrywać, że sobie często śmieję się z ludźmi, że jak jadę pomiędzy Politechniką a Centrum, to powiem, no, za chwilę wysiadam na Placu Konstytucji, to moja stacja, ale na razie ta stacja w ogóle nie jest potrzebna nam, dopóki nie będzie potrzeby tutaj przesiadek. Co do Muranowa się nie wypowiadam, bo to jest trochę inna kategoria. No i mamy drugą linię metra z wydłużeniem. No i tutaj już się zaczynają śmieszne, a mianowicie ciekawe rzeczy. A mianowicie, zaczynając od pierwszego i chyba najciekawszego elementu, a mianowicie metro aktualnie się buduje do Karolin, STP Karolin, który w tym miejscu powstaje, to wiadomo. No i tutaj jest jedna działka, parę mieszkańców, którzy jeszcze się nie prowadzili, bo nie dostali odszkodowania. No, różne problemy prawne, to pewnie się za jakiś czas skończy. Miejmy nadzieję oczywiście, że pozytywnie dla tych osób, które tam mieszkają. Nie tylko i wyłącznie dla nas, użytkowników metra. Natomiast, co ważne, jest tutaj problem. Pozwoliłem sobie przygotować poza schematami wszystkich linii metra również problemy, kolizje, to ładnie zaznaczyłem tutaj, i wszystkie miejsca, które no są problematyczne. Pierwszy odcinek, który jest do dobudowy na drugiej linii metra, to jest wydłużenie ze stacji Karolin dalej przez Ursus Północny, ale z takim zakrętem. Ogólnie te wszystkie zakręty tutaj są dosyć poprawne do tego, jak to jest ze schematów. Ja właśnie je ściągałem bezpośrednio z tych wszystkich mapek, które tutaj macie, więc powinno to całkiem być dobrze odzorowane tutaj. Więc faktycznie nie będzie to pod Ursus Północny, tylko będzie tak przecinać całkowicie. Tu jest jedna stacja, następna stacja to jest Szamoty w tym miejscu. No i koniec na Ursus Niedźwiadek. I na tym odcinku już mamy trzy problemy. A mianowicie, pierwszy problem, jaki się nasuwa, no to jest stacja Karolin. Po pierwsze, stacja Karolin jest tak zbudowana, aby wylot z stacji Karolin, tam są tory, za stacją są tory odstawcze, gdzie pociągi mogą manewrować i zmieniać kierunek jazdy. Oraz jest jeszcze jeden ważny element, a mianowicie jest wyjazd na STP w tym miejscu. I to jest wyjazd z wszystkich czterech torów, a za Karoliną są cztery tory odstawcze. Co oznacza, że żeby pociągi pojechały dalej, trzeba byłoby albo zlikwidować część torów, które by jechały na STP Karolin, co jest całkowicie nie do zrealizowania, raczej metro na to po prostu sobie nie będzie chciał odcinać takiej możliwości, bo na kabatach im brakuje aktualnie torów właśnie na kabaty wjazdowe. A tutaj jedyny sposób do budowy, przynajmniej moim zdaniem, to jest rozszerzenie tej stacji w tych miejscach, żeby po prostu pociągi rozjeżdżały się po bokach. Tak jak tutaj mamy właśnie te pociągi, to że jeden pociąg by jechał tą stroną, drugi tą stroną, jak tu mamy rozjazdy, i po prostu by rozjeżdżały się dookoła tego w tym miejscu wylotu i później by ten jeden tor musiał objechać. TBM to na spokojnie się obrobi. I to jest tylko po prostu problem taki, że to jest faktycznie dosyć duża logistyka i dosyć dużo trzeba tu finansowo jeszcze dołożyć do stacji Karolin, żeby to dobudować. I to jest już pierwszy problem. Na szczęście TDC nie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, więc nie będzie problemu, że nie będzie można jej rozkopać po wybudowaniu, bo wtedy się traci fundusze, więc tutaj tego problemu by nie było. Ale mamy kolejny problem. Pewnie się zastanawiacie, o co tu właściwie chodzi. W końcu nic tu nie ma, tak? Tory, no dobra, tory są, ale przecież tory są na górze, a pociągi metra na dole. No i właśnie niekoniecznie, bo w tym miejscu powstaje coś, o czym jeszcze mało kto mówi w Warszawie, ale niedługo będzie budowane. Tunel dużych prędkości. Na Warszawie Zachodniej już powstaje wylot bezpośrednio do tej kolei dużych prędkości. To jest kolej dużych prędkości bezpośrednio do Łodzi, no i oczywiście później do CPK, o którym będę mówić pewnie w maju lub w czerwcu. Natomiast ten tunel będzie pod całymi warszawskimi Odolanami. O ile on będzie się zaczynać mniej więcej w tym miejscu, bo tutaj jest właśnie początek tunelu, który będzie się zaczynać, on będzie biec pod tymi wszystkimi terenami, aż w końcu natrafi na to miejsce. Co to oznacza? Że tunel metra musiałby się znajdować pod nowym, budowanym tunelem kolei dużych prędkości. A to oczywiście jest problem styku Polskie Koleje Państwowe, metro warszawskie, instytucja warszawska. No, to jest jeden z problemów,
którym nikt nie mówi i który pewnie mocno uniemożliwi szybką realizację tej inwestycji, bo kiedy kolejarze się dowiedzą, że metro chce budować się dalej na Ursus, to będzie hola hola, a projekty, dogadanie się co do terenu, własności działek i tak dalej. I poczekamy sobie 5 czy 10 lat na uzgodnienia te wszystkie. Oczywiście może ja tutaj zbyt bardzo dramatyzuję, ogólnie pewnie będę zbyt dużo dramatyzować i mówić wszystko jak jest źle i tragicznie, ale chcę po prostu do tego podejść z zimą krwią, żebyśmy później sobie nie cieszyli się, że wiecie, myślimy, że metro powstanie za 5 lat. Tymczasem po 20 cały czas nic nie ma. Nie chcę, żebyśmy mieli tą samą sytuację. Ja mieszkałem na Białołęce, obok mnie miało być stacja metra i do dnia dzisiejszego tam nie ma, tak? A jeszcze deweloperzy potrafili wszystko wcisnąć klientom i była ładnie narysowana stacja metra Winnica. Nie ma? Nie ma. Tramwaj jest? No pojawił się po 20 latach, jak miał się pojawić wcześniej. A tutaj metro, no wiecie, w Szanowie też było zapowiadane, że powstanie szybko. Mamy teraz. Budowie. Więc trzeba pamiętać o tym. Lecimy dalej. Stacja Ursus Północny. Tutaj faktycznie nie mam się do czego przyczepić, bo tutaj na spokojnie się zmieszczą. Tu jest nawet całkiem dużo miejsca. Jest owszem, przy okazji może by PKP zrealizował przebudowę tej stacji, by to jakoś wyglądało ładnie, jakieś dobre połączenie z metrem. To jest oczywiście na duży plus. Następnie mamy w tym miejscu stację Szamoty. Stacja Szamoty, do niej nic nie mam, bo tu jest dużo miejsca. Kable wysokiego napięcia można na spokojnie wkopać pod ziemię. Natomiast jest to duży park. To jest chyba jedyny minus, że podczas budowy po prostu to wszystko byłoby wykopane. I mam nadzieję, że ta stacja drugiej linii metra, jeśli była budowana, to jeśli by była budowana jednocześnie z tą stacją, którą tutaj widzimy, a mianowicie z linią M5 Szamoty. To byłaby stacja końcowa z trenami ostrowczymi. Nie mamy jeszcze pomysłów, jak tego typu stacje by się łączyły ze sobą. Tylko też duży minus, bo były pokazane nam różne koncepcje łączenia się linii metra, ale takich właśnie na literę T czy X nie mamy jeszcze żadnych koncepcji, jak to będzie łączone. Ale mam nadzieję, że ta stacja by powstała po prostu jako jedna całość jednocześnie. Jako dobry węzeł przesiadkowy, a nie Świętokrzyska. Bez udaty, oczywiście nie dla nikogo. No i dalej oczywiście stacja Zakręca. Tutaj też całkiem ładnie, prawie żadne budynki nie są na trasie takie większe. Do Ursus Niedźwiadek. No i tak, tu jest dużo problemów. I też dużo zalet. O ile tutaj faktycznie nie mamy budynków żadnych blisko ulicy, całkiem szeroko, więc na spokojnie by się stacja zmieściła, o tyle jest parę problemów. Wiadomo, że stację dla pasażerów i perony chcemy dosunąć jak najbliżej stacji kolejowej, no bo wiadomo, że to będzie przesiadka. No i tu się pojawia problem, a mianowicie tory odstawcze. Za stacją, za peronami muszą być tory odstawcze do manewrowania pociągów. O ile ponieważ po drodze jest Karolin, to można tutaj po prostu mniej tego też wszystkiego wstawić, zrobić jak na przykład na Młodzinach minimalistycznie jak najmniej, to i tak, jeżeli byśmy przekopali się pod stacją, co wątpię, bo są jeszcze budynki po drodze i stacja jest dosyć nowa kolejowa, to jest problem, a mianowicie, że i tak dosyć będzie daleko wejście. No i kopanie pod stacją kolejową, pod linią kolejową, gdzie aktualnie jeżdżą pociągi dalekobieżne, pośpieszne i tak dalej, nie brzmi jak coś taniego i łatwego do realizacji. Także takie tu minusy, jeżeli chodzi o ten odcinek, ale jest jak dla mnie przynajmniej całkowicie do zrealizowania. Jak będą części formalne zrobione, więc to jest plus 10 lat na spokojnie. Lecimy dalej z drugim wydłużeniem i jeszcze po drodze jest jedna ciekawostka, mianowicie na Ulrychowie jest zaznaczone tam w koncepcjach, że będzie połączenie ze stacją kolejową, która tutaj ma powstać, przystanek kolejowy Ulrychów. Kiedy to będzie, to nie wiem. Ja tutaj ogólnie dodałem w tych wszystkich opisach, jakie są możliwości przesiadek tutaj, na przykład na domowie jest teraz autobusy, no bo są daleko podmiejskie, więc możecie sobie tutaj wszystko popatrzeć. Dobrze, dalej ogólnie druga linia metra wygląda tak samo jak wyglądała, w sensie ma łącznik z M3, no i to chyba tyle. Ma też tutaj na rondzie Daszyńskiego połączenie z M4, ale o tym powiem przy M4. No i mamy też, że na Szwedzkiej jest przesiadka bezpośrednio do Warszawa-Targówek na tej linii kolejowej, jak i również na Warszawa-Targówek na linii kolejowej Warszawa-Wileńska, Warszawa-Zacisze-Wilno, czyli tutaj. Przy okazji tutaj też pociągi z Warszawy Wschodniej będą mogły podobno wyjechać i na Warszawę-Wileńską, i na Warszawę-Zacisze-Wilno. Koncepcja dosyć odjechana, ale to już jest część kolejarzy, więc o tym nie będę mówić. Następnie mamy oczywiście cały odcinek metra. Tutaj przy Konatowicza jest tramwaj na Zieloną Białękę, więc to jest jedyny łącznik, ale to wszystko wiemy, to jest realizowane, tam kiedyś powstanie. No i Brudno. Stacja Brudno była docelowo planowana jako stacja końcowa, no i jeżeli by nie powstała stacja techniczno-postojowa, jako też STP podziemne, bo jest tak rozbudowana, jeżeli chodzi o część na dole. Tam można dobić po prostu serwisy, oczywiście nie każdego stopnia i tak dalej.
ale jest ona spokojnie tak rozbudowana stacja kolejowa podziemna, że tam można zrobić prawie że wszystko, co jest potrzebne pod ziemią, bo czasami trzeba wyjechać na powierzchnię. Byłem, zwiedzałem, trochę widziałem, no i dlatego też nie było planowanych zbytnio w najbliższym czasie wydłużenia, ale jak wszystkie stacje metra jest możliwość wydłużenia. Tutaj przy szkole podstawowej znowu trzeba było im rozkopać boiska, ale można byłoby to wydłużyć i tu się zaczynają pojawiać problemy. Następna stacja, bo ogólnie ten odcinek byłby do remontu, to następna stacja to jest Toruńska. Jaki tu widzę problem znowu? No, linia kolejowa. Zwróćcie uwagę na te wielkie i pokaźne torowisko. Dobrze, wiem. Większość z Was twierdzi, no dobrze, to jest tylko do Legionowa, to Legionowa przeżyje, jak tam może objazdy, po prostu jakoś inaczej. No tak, ale tutaj jak widzicie, to jest ogromna bocznica. To jest całe FSO kolejowe i tu mnóstwo pociągów towarowych aktualnie jest w tym miejscu budowanych. Nawet podczas budowy trasy toruńskiej tutaj, podczas przebudowy jej na trasę szybkiego ruchu, ten ruch kolejowy tu cały czas był utrzymany, a wybudowanie stacji pod ziemią, pamiętajmy, że stacje metra cały czas powstają odkrywkowo wszystkie metra, wiązało się by z rozkopaniem tych wszystkich torów. Już widzę zachwycenie tych wszystkich magazynów w okolicy, że pociągi do nich nie dojadą. Oczywiście można byłoby to po prostu na przykład skrócić do tego miejsca, żeby pociągi dojeżdżały w tym miejscu, zaślepić i tak dalej. To jest do zrobienia, ale to jednak jest dosyć duży problem, bo faktycznie to jest teren kolejowy. A teren kolejowy co oznacza? Niedostępność do normalnych inwestycji. Następnie mamy żelazne FSO. Ogólnie też mi się podoba, że w koncepcji metra trochę do tego podeszli lepiej. W niektórych miejscach wzięli też ode mnie pomysły. Mianowicie nie budują na przykład pod trasą toruńską, tylko obok jak jest miejsce, bo wiadomo, że pod trasą toruńską byłoby o wiele drożej, a z boku jeszcze jakoś to ujdzie. I żelazne FSO jest z boku całkowicie obok pętli tramwajowej, autobusowa jest do niedługo do likwidacji, więc tramwaje będą jechać prosto tam wzdłuż Modlińskiej, natomiast tutaj stacja metra z tyłu, z boku schowana całkiem dobrze. Następnie ogólnie ta stacja będzie mieć małe pokrycie pasażerów, jeżeli chodzi o okolice, bo tutaj zbytnio jeszcze nie ma mieszkańców, ale w przyszłości faktycznie te tereny będą mocno zurbanizowane pod względem mieszkaniowym. No i tramwaje na wzdłuż Modlińskiej czy Jagiellońskiej oczywiście będą zapewniać tutaj dosyć duży potok pasażerów. Ale faktycznie mieszkańców w okolicy aktualnie no nie ma. No raczej nie ma. Chyba, że będziemy szli tu, ale to jest jakby, to jest stacja z mniejszym popytem pasażerów z okolicy niż Ulryków, czy Zacisze, więc da się, da się. Następnie dobrze, że tutaj nie zrobili żadnej stacji w tym rejonie wzdłuż Wisły, bo jakby po Wiśle mamy gdzie indziej. No i oczywiście kolejna stacja, Potok, tak, ona jest mniej więcej w tym miejscu. W sensie nie mam dokładnie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy Potok jest tu, czy na przykład nie, tutaj nie, ale gdzieś w tym miejscu jest stacja Potok. Tak mniej więcej tutaj narysowałem, tutaj też co do niej się nie mam co czepiać, bo faktycznie ten tramwaj na remont Potok powinien jechać dalej, to wszyscy doskonale wiemy, ale oczywiście w koncepcji to nie było pokazane. Następnie mamy dojazd do remontu. No i tu się zaczyna kolejny ciekawy element, oczywiście z plusami i minusami. Pierwszy minus, jaki jest, tam tu napisane, trudny wlot dla M4 i M2. Co dla mnie to oznacza? To oznacza, że ta stacja metra według mnie powinna powstać jednocześnie dla drugiej i czwartej linii metra. Z budową jednocześnie drugiej i czwartej linii metra, ponieważ tunele metra na siebie bardzo szybko nachodzą. Bardzo blisko na siebie nachodzą. Nie szybko, ale blisko. No i przejdźmy do tego, co faktycznie mi chodzi. A mianowicie, stacja metra ma remont. Stacja metra M1 w tym miejscu się znajduje. No i tak, dużym minusem jest średnie połączenie z M1, jeżeli chodzi o potoki pasażerów, ale bardzo dobre połączenie M2 z M4. Dlaczego? Bo pociągi metra, które będą... Pewnie widzicie teraz myszkę, więc... Pociągi metra, które będą wjeżdżać z drugiej linii metra, z Brudna, wjadą z tej strony krawędzi peronowej. Następnie mogą pasażerowie, będą musieli wyjść na ten peron. Tu są dalej tory odstawcze M2. I z tej krawędzi peronowej, po drugiej stronie, będą odjeżdżać pociągi dalej w kierunku Wilanowa. Natomiast stąd pociągi czwartej linii metra będą jechać w kierunku Białęki. Cóż za wspaniałe podejście, prawda? Stąd bezpośrednio z tego samego poronu możliwość przesiadki. No nie będę mówić, że na stadionie to powinno powstać, bo powinno. Ale taka możliwość całkiem ciekawa, jestem faktycznie za tym. Jedyne minusy to tak, przesiadka z M1 na razie tylko jest pokazana po antresoli górą i to jeszcze podwójnymi schodami, więc no, tak mało wygodne, ale ogólnie mam odczucie, że
osoby z koncepcji, które tworzyły tą koncepcję, stwierdziły te całe studium, że Madejmont to będzie centrum wszechświata. Jakby aktualnie jest za małym centrum wszechświata, bo tam tylko jest jedna pętla autobusowa i łatwo jeździć, to my zrobimy z tego centrum. Centrum wszechświata. No więc jak widać, tak by faktycznie wyszło. Trzy linie metra chcą tu wsadzić i połączyć. No powiem wam tak. Połączenie drugiej, czwartej i pierwszej linii metra i z takim wąskim przejściem przez Antresolę to jest dużo powiedziane, że to jest błąd i nieporozumienie. To jest bardzo mało powiedziane. No ale tutaj oczywiście mnóstwo nowych wyjść, które są planowane. To jest oczywiście studium. Też przy okazji przypomnę, że studium, które tutaj oglądamy dzisiaj, jest na razie jeszcze nieskończone. To znaczy wszystkie te portety jeszcze nie są ukończone. Zakończenie ma być mniej więcej planowane na maj i wtedy też rozpoczną się konsultacje społeczne na temat tego, czy mieszkańcom się to podoba. Oczywiście tego się dowiemy już w komentarzach, ale o tym powiem na sam koniec. Dobrze, to tak wygląda druga linia metra. Powiedziałem mniej więcej, o jakie są moje problemy. Odpowiadam, że tak jak powiedziałem to wcześniej, ten odcinek do Marymontu M2 powinien powstać razem z realizacją M4 i stacji Marymont. Drugi odcinek powinien powstać z realizacją M5 bezpośrednio tutaj, aby stacja Szamoty powstała jednocześnie. I to są moje koncepcje. W sensie, o ile Szamoty stacje można dobudować później, a po prostu pociągi można na przykład później zrealizować, a stacje dobudować wcześniej, o tyle co stacji Marymont, tego nie chcę powiedzieć. I to warto podkreślić. Też tutaj trzeba przypomnieć, że jeżeli w końcu powstanie ten most tramwajowo-drogowo-rowerowy i tak dalej, w końcu to powstanie, to faktycznie Brudna będzie miała bardzo dobre połączenie z pierwszą linią metra. No i tutaj priorytet jest czwartą linią metra. Więc czy ten koncepcja przedłużenia drugiej linii metra jest potrzebna? W odpowiednich wariantach tak, bo na przykład Zielona Białęka w ten sposób, pomijając możliwość pojechania tramwajem dalej, mogłyby tu wsiąść w metro i pojechać do M1 albo tu, albo tu. Więc opcji jest to niemiara. Dobrze, przejdźmy do trzeciej linii metra. Ogólnie ja tylko zerknę, ale pewnie jak zawsze będę strasznie dużo gadać dzisiaj. Tak, już widzę, że całkiem długo gadam, więc lecimy dalej, czyli koncepcja Stadionu Narodowego, czyli Warszawa Stadion. Tu mamy już aktualnie stację, która jest faktycznie wybudowana. Trzeciej linii metra, dlatego też jest pokazane, że ona jest już wybudowana, jest okrągły właśnie ten znaczek. No i co mogę powiedzieć? Stacja Stadion Narodowy ma parę problemów. Pierwszy problem to jest to, jak jest zrealizowana przesiadka pomiędzy pierwszą, pomiędzy drugą a trzecią linią metra. Mianowicie trzeba przejść przez bramki. Dwa razy trzeba przejść przez bramki. Mało tego, górą przez dosyć małe przejście mimo wszystko, więc syndrom Świętokrzyskiej może się tutaj utrzymać, chociaż to są trzy przejścia na każdym skrańcu, więc może nie będzie tak źle. Natomiast jest inny jeszcze problem, jest to, iż stacje są obok siebie równoległe. Co to oznacza? No, że trzeba stację budować na tej osi. A czemu stację trzeba budować na pewno w kierunku Warszawy Wschodniej? No bo tu są tory odstawcze. No i dziękuję bardzo. A, jeszcze jeden ważny element. Czemu nie można puścić pociągów na przykład z Brudna, znaczy na przykład z Karolin na Gocław? No bo tutaj jest zrobiony łącznik, owszem, torowy pomiędzy drugą a trzecią linią metra, ale on jest w tej relacji, więc pociągi po prostu nie mogą tego zrobić. Ale też tutaj w tej koncepcji było pokazane, że to ogólnie byłoby błędne podejście. Nie wiem, czy teraz tak dla was na szybko znajdę, ponieważ po prostu tego tutaj nie znajdę, ale chodzi o to, że jeżeli byłoby to w ten sposób zrealizowane, to jest jeden duży problem, a mianowicie po prostu pociągi by jeździły zbyt rzadko. Po prostu by się rozjeżdżały na dwa odcinki, na Gocław i Brudno. No i wtedy, jeżeli by w szczycie jeździły co 2 minuty na odcinku centralnym, to później stamtąd by się rozjeżdżały i by jeździły co 4 minuty. To już jest całkiem słabo, a poza szczytem na przykład co 8 albo 12 minut. No, straszne podejście, więc dobrze, że faktycznie tego nie zrealizowali. Dobrze, na stacja trzecia linia metra tutaj nie ma co dużo gadać, bo odcinek centralny powstanie taki, jaki jest. Mamy oczywiście problem w postaci Warszawy Wschodniej, bo tutaj wiadomo jest, niedługo będzie przebudowa Warszawy Wschodniej. Trzecia linia metra jest trochę dalej planowana, później jeszcze, bo nie ma pieniędzy. Co to oznacza? To oznacza, że wejście bezpośrednio w halę dworcową będzie późne, trudne do zrealizowania, jeżeli nie powstanie w trakcie tej przebudowy Warszawy Wschodniej. Dalej mamy oczywiście STP Kozie-Górka, która nie jest planowana do realizacji budowy podczas pierwszego etapu budowy trzeciej linii metra.
To jest całkiem zrozumiałe, bo na spokojnie dwa STP, Kabaty i Karolin mogą powstać, ale dwa łączniki w tym kierunku będą realizowane i tu jest akurat problem według mnie, bo jeżeli te łączniki będą budowane później, to mogą być problemy z kursowaniem pociągu w tym miejscu, ale może będzie tak samo jak na stacji Centrum, czyli wyłączenie na max 2 miesiące. Następnie stacja miejska, ronda wiatraczna z dostosowaniem i pozostawieniem miejsca na śródmiejską obwodnicę w tym miejscu, która jest realizowana i jest planowana i trwają prace projektowe. Następnie brak stacji na placu Szembeka, tak, wiem, też na tym ubolewam. Stacja Ostrobramska z połączeniem z piątą linią metra i tutaj też jakiś problem wykryłem właśnie, o, trudna przesiadka, bo nie ma po prostu jeszcze tych koncepcji, jak będzie robione to połączenie linii metra na zasadzie X czy T, na symbolach X i T. Jana Nowaka Jeżyńskiego, dosyć blisko te stacje są obok siebie, no ale rozumiem, Ostrobramska będzie przypełniona przez połączenie z M5. No i oczywiście dalej mamy Gocław, gdzie będzie na razie koniec trasy i tramwajem dojedziemy sobie dalej, na przykład tutaj, tak? Bo tramwaj też jest do realizacji i będzie powstawać w tym samym czasie. Najprawdopodobniej. Dalej M3 pojedzie tak samo jak już w moich koncepcjach, a mianowicie Siekierki, wiadomo, to akurat wszędzie mówili, z tym, że stację zrobili tutaj Gościniec, no i tu jest problem, bo faktycznie trochę tego mało miejsca i trzeba by wyburzyć całkowicie te stadiony w tym miejscu, no ale jestem w stanie zrozumieć, że oni to zrobią na jakiś okres czasu. No i bardzo potrzebna stacja Siekierki w tym miejscu, obok linii tramwajowej, która jest planowana tutaj na tym krótkim odcinku. Według mnie ten odcinek powinien powstawać za max 5 lat. Oczywiście nie powstanie, ale przydałoby się. Następnie mamy daje metro, który ma tutaj przy Czerniakowskiej, Czerniaków stację. Tutaj Sielce, przy Belwederskiej, tramwaju do Bilanowa. No i bardzo trudną stację do zrealizowania w tym miejscu na skarpie Starym Okotów. Czemu trudno do zrealizowania? Po pierwsze, jest planowany od dawna, dawna łącznik Rakowiec-Racławickiej w tym miejscu z Dolną w postaci tunelu pod Pławską. Czy powstanie kiedykolwiek? Nie wiem, ale jest to trudne do zrealizowania. Natomiast sama stacja w tym miejscu musiałaby być budowana co najmniej jak Centrum Odkładnik czy Nowy Świat, ponieważ po prostu tu jest bardzo mało miejsca. Pomijając to, że to jest jeszcze skarpa. Tak, tutaj to jest Dolna zjeżdża w dół, jak sama nazwa wskazuje. Więc w tym miejscu byłoby ciężko. No i przydałoby się tu też jakieś dobre przesiadki do tramwajów, czego aktualnie w tym miejscu w ogóle nie ma przystanków tramwajowych, ale to pewnie mogliby na spokojnie zmienić. Następnie łącznik ze stacją Racławicka, tu ponownie mówię właśnie, że trudne warunki z połączeniem z M1 i M3 w tym miejscu, na zasadzie litery X. No i tutaj też warto podkreślić, że połączenie w tym miejscu na tej stacji to jest bardzo dobre podejście, ja o tym mówiłem od dawna. Te stacje mają aktualnie mały przepływ pasażerów, bo tu nie ma linii tramwajowej, są tylko przesiadki maksymalnie od autobusów i to jest głównie ruch lokalny w tym miejscu, wysiada na tej stacji metra. Więc to faktycznie byłby duży plus, żeby tutaj było połączenie, bo tu nie było po prostu mocno dociężenia stacji metra, jak na przykład na Widanowskiej. Następnie mamy stację w tym miejscu, Wyględów z połączeniem z tramwajami. Tutaj też trzeba było przesunąć trochę tą stację, bo ona jest na zakręcie, a na zakręcie metro nie robi już tej stacji, bo jest później problem, że jest duża przerwa pomiędzy peronem a pociągiem i dla osób niepełnosprawnych to jest duży problem. No i następnie dojeżdżamy do stacji Żwirki Wigury, która jest ciekawą stacją. I tu przy okazji odpowiadam, czemu metro nie jedzie dalej do lotniska Chopina, bo jakby to w teorii byłaby jedna, dwie stacje, tak? Jedną byśmy tu sobie wybudowali, drugą już na lotnisku. Po pierwsze, był budowany jakiś czas temu tunel kolejowy do lotniska Chopina i jest kierunką, naprawdę to jest całkiem szybki dojazd z Żwirki Wigury. To jest pierwszy element, a po drugie, lotnisko Chopina cały czas jest planowane do likwidacji z ruchem pasażerskim. Pozostanie jako lotnisko wojskowe, ale dla pasażerów, przynajmniej w teorii, jest planowane, że będzie zlikwidowane i przeniesione wszystko do CPK. Czy ja jestem za tym? Oczywiście, że nie, wolę lotnisko Chopina, ale no jest to w koncepcjach, dlatego nikt nie planuje teraz po prostu dalej wydłużenia metra w tym kierunku. Też trzeba to podkreślić, w tym miejscu połączenie tych dwóch linii metra jest całkiem ciekawie zrobione, bo jak sobie zobaczymy tutaj na tym masterplanie, jest specjalna koncepcja stacji nad sobą, czyli po prostu byśmy schodzili z peronu, na przykład, przykładowo, byśmy schodzili z peronu, tutaj byłby peron linii M3,
na M4, które byłoby niżej, czyli z 3 do 4 mm, po prostu byśmy zjeżdżali schodami ruchomymi na peron niżej, który byłby dokładnie w tej samej orientacji i dokładnie w tym samym miejscu, zjeżdżając schodami ruchomymi. I takich schodów ruchomych tutaj są przewidziane 2 ciągi, no i żeby w ogóle wyjść ze stacji, trzeba byłoby wjechać faktycznie na ten peron na górze i później wjechać wyżej. To jest całkiem dobre podejście, w Łodzi aktualnie powstaje taka stacja kolejowa. I sądzę, że to byłoby ciekawe, tu macie właśnie przekrój, więc pociągi byłyby faktycznie jeden pod drugim. Ciekawe podejście i bardzo bym powiedział dobre, jeżeli chodzi o przepływ i przesiadki dobre pasażerów w tym miejscu. No i tak mniej więcej wygląda cała trzecia linia metra, jeżeli byśmy patrzyli, więc ogólnie nie będę mówić, że trzecia linia metra jest całkowicie bez sensu, bo bym trochę przesadził, ale na pewno nie jest to linia metra, która powinna... Znaczy, jest dużo lepiej niż było wcześniej, w poprzednich koncepcjach, ale przez te swoje zawijasy na tym odcinku to jest duży problem później z realizacją. No, moja mapa aktualnie to się... załadowała się trochę. No widzicie mniej więcej, ja jestem w stanie powiedzieć, że tramwaj na Gosław aktualnie całkowicie by rozwiązał problem Wrocławia, jeżeli chodzi o ruch pasażerów, a metro mogło być zrealizowane później, za jakieś 10-15 lat później. Ja jestem tego zdania. A siekierki, tramwaj też dostaną, nie będzie co prawda połączenia Gosław w siekierki, ale mają most, więc na spokojnie autobusem przejadą. Także tak, no nie ma już ta koncepcja mostu w tym miejscu tramwajowego właśnie na takiej samej relacji, jak jedzie metro, umarła śmiercią naturalną przez podejście, że wszędzie będzie metro. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej linii metra, czyli do linii metra M4 i to jest linia metra, domyślam się, którą pokochacie. Też dajcie mi znać w komentarzach, jak już obejrzycie do końca, która linia metra według Was jest Waszą ulubioną. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, która z Was? Ja też jeszcze taki sondaż zrobię, zobaczymy co stwierdzicie. No ale przeanalizujmy sobie piątą linię metra. Tak, w końcu dojeżdżę na Białękę. Mieszkańcy Białęki świętują i odpalają szampany. Spokojnie, za jakieś 20 lat może dojeździ do Was. Dobrze, przejdźmy do tego, jakie mamy tutaj trasy. Ogólnie co do tej linii metra nie mam dużych problemów, ale zawsze jakiś znajdę. Po pierwsze dojeżdżamy do stacji Wilanów, gdzie mamy dobre przesiadki do autobusu w kierunku na przykład Powsina. No i tutaj też wyciągnęmy trochę, bo faktycznie domyślam się, że z parku Wilanowie i do całego zamku, w tym do podstawowego pałacu, pewnie by trochę trzeba dociągnąć, ponieważ w tym miejscu byłby to trochę odstawsze. Także to tak trzeba pomyśleć. Dalej mamy oczywiście łącznik z tramwajem do Wilanowa na Sowieckiego. Następnie stacja tak tu po środku jest Stegny, wciśnięta. Kolejno mamy Dolinę Służewiecką jako stację i bardzo dziwne przedłużenie linii tramwajowej, nie do końca wiem po co, bo jakby tu mają przesiadki do tramwajów z metra, no ale jest takie niby przedłużenie, nie wiem po co, ale jest. Następnie tutaj mam zaznaczoną pineską, że linia musiała być dosyć głęboko, ponieważ tutaj jest skarpa i oczywiście, żeby przypadkiem metro nie wyjechało na bok podczas przejazdu, więc metro musiało być trochę tutaj stopniowo niżej, no i wjeżdża, to już byłoby niżej, bo było pod pierwszą linią metra, wjeżdża na stację Wilanowską. I tutaj nie napisałem tego, ale jest to problem, tak? W sensie wiadomo, że aktualnie wszyscy mieszkańcy Wilanowa w tym momencie, przynajmniej duża część, jedzie do Wilanowa, na Wilanowską. No, jak sama stacja wskazuje, Wilanowska, Wilanów, pewnie dojeżdża w to miejsce, więc tutaj oczywiście też stąd jeździ mnóstwo autobusów do Pruszkowa, co oznacza, do Piaseczna, co oznacza, że tak, tak, duże potoki pasażerów. Oczywiście, jeżeli dobrze by się zrobiło tą przesiadkę pomiędzy jedną a drugą stacją metra, to nie będzie problemów. Nie mam jeszcze koncepcji, jak będzie to połączone te stacje metra, ale domyślam się, że nie będzie źle. To też jest przy okazji zrobione w tej uliczce, na tej ulicy, na tej osi, żeby były dobre przesiadki i może nawet bezpośrednie wejście na przystanki tramwajowe i jest pomiędzy pętlą autobusową, tramwajową i stacją metra właśnie M1 Wilanowska. Ta linia, przypominam, ma powstać jednocześnie z M3, jeżeli będzie finansowanie. Następnie mamy Ksawerów w tym miejscu stację, zakręcając bezpośrednio na rondo Unii Europejskiej, czyli dojazd w końcu do Mordoru, tak, metro na Mordor, bardzo dobre podejście, ogólnie do Mordoru będą właściwie dwie linie metra dobre z dojazdem. Następnie po rondo Unii Europejskiej jest pierwsza stacja z bardzo dużym problemem, a mianowicie Służewiec. Czemu z dużym problemem? No znajdźcie mi tu miejsce, gdzie na spokojnie można wykopać miejsce i postawić stację metra. Cisza. Też tak myślałem. No nie ma tu takiego miejsca. Dobre miejsce w tym miejscu, aby faktycznie to wykopać, no nie wiem do końca, jakby to zrealizować, tak?
jakby w tym miejscu mamy podstawowy problem, a mianowicie jest wielki węzeł z przyszłą trasą NS w tym kierunku, której też jeszcze będę mówić z innego miejsca. No i linię kolejową. Linia kolejowa oczywiście jest w planach w przyszłości do przebudowy i rozbudowy o kolejne tory, ale w tym miejscu nie do końca widzę możliwości jakiegoś łatwego wstawienia tej stacji. No chyba, żeby wykopali w tym miejscu zamiast pętli tramwajowej na jakiś okres czasu i by się zmieścili. No chyba, że. To jest jedyne podejście, bo faktycznie nie widzę możliwości na pewno pod stałą stacją, pod stałym węzłem tego wybudować, ale wejście bezpośrednio ze stacji do stacji kolejowej według mnie byłoby bardzo preferowane. Bo aktualnie, jeżeli ktoś jedzie z Piaseczna i chce dojechać do Nałtysynów, to musi robić nie wiadomo ile przesiadek. Chyba, że jedzie na Wilanowską i ma wywalone, ale tak czy siak, to są naprawdę niewygodne przesiadki na tej relacji, a stąd bezpośrednio by się jechało na przykład z Piaseczna pociągiem na Służewiec i metrem bezpośrednio na przykład na Wilanów. Bardzo wygodna przesiadka. Później zakręt oczywiście, bo uwaga, lotnisko. No i przesiadka właśnie do trzeciej linii meta w tym miejscu. Nie wiemy, która linia meta byłaby nad którą, ale w tym miejscu by było połączenie. Następnie ciekawa stacja Rakowiec, całkowicie na środku parku zaplanowana. Znaczy ona będzie albo w tym miejscu, albo tutaj. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. I tu jakby już była przycięte działki pod wybudowanie nowej linii metra. Jakby. Następnie stacja trochę dziwnie według mnie nazwana. Banacha. W sensie ja bym, jeśli chciałbym nazwać taką stację metra Banacha, to bym postawił na pętli tramwajowe Banacha. Tu miejsce jest na to. Ale sądzę, że na Bitwy Warszawskiej 1920 roku też byłby ciekawe dobre podejście, ale domyślam się, że tu chodzi o to, żeby faktycznie te stacje metra nawiązywały do otoczenia, a nie do jednego miejsca punktowego, więc wtedy Banacha dobrze nazywa to miejsce i bardzo dobre przesiadki do szerokiej ilości tramwajów, też na przykład stąd bezpośrednio do Warszawy Zachodniej. Przy Warszawie Zachodniej mamy też jeszcze jedną linię metra, którą widzę, że nie włączyłem. O. Jest tutaj jeszcze linia metra. Następnie jedziemy do placu Nadotowicza. Od placu Nadotowicza od dawna wiemy, że będzie Centrum Wszechświata, ale Rafał Trzaskowski na razie likwiduje te Centrum Wszechświata, bo tramwaje będą miały mocno ograniczoną pędlę w tym miejscu. Będzie park, parki, ekspedycja zlikwidowana. No, w dużym skrócie na gorzej. Ale to nie zmienia faktu, że stacja metra tutaj ma powstać. Plac Nadotowicza i w przyszłości piąta i w przyszłości czy... Piąta linia meta z również stacją plac Narutowicza. Co do przesiadki w tym miejscu, muszę przyznać, że całkiem dobre podejście, bo na tej relacji jest dużo miejsca, tylko też oczywiście, żeby te stacje albo powstały jednocześnie, albo powstały przejścia do tych dwóch linii, żeby przesiadki były dobre. Bo tu jest dużo przesiadek pomiędzy dużą ilością linii meta, tylko żeby one były dobrze zrealizowane. Następnie plac Zawiszy i tutaj celowo przesunąłem tą stację w tym miejscu, a nie na placu Zawiszy, bo tak, po pierwsze jest zakręt, a za chwilę jest dalej kolejna stacja. A po drugie, no linia kolejowa i budowanie pod linią kolejową stacji metra. Problemy prawne co do działek. Nie, to nas nie dotyczy. Na pewno nie. Ale dobre przesiadki do Warszawa Ochota i do Wukatki. Tak. Tak, drodzy Państwo. To jest ten pierwszy moment. WKD ma przesiadkę do metra. I to nie jest tak, że Wukatka przedłużyła się. Po prostu metro dojechało do Wukatki. I to jest podejście. Nie Warszawska Kolej Dojazdowa będzie jechać i specjalnie pluć się na przykład do metra centrum. Nie, oni poczekają, aż do nich dojedzie metro. Ciekawe podejście, ale tak, faktycznie to jest pierwsza stacja metra Wukatki, która by miała połączenie właśnie z linią metra. Następnie połączenie na Rondzie Dalszyńskiego. O ile ta stacja metra Ronda Dalszyńskiego aktualnie powstała w połowie, bo nie ma przejść na przykład podziemnych pod całym kompleksem Ronda, i to ma być zrealizowane podczas przebudowy towarowej i no już pewnie teraz podczas budowy tej linii metra. Natomiast to nie oznacza, że przesiadki do linii metra będą dobre. Będą dobre. Przed antresolę. Natomiast vis-a-vis peron, no niekoniecznie. Tam tego miejsca zbytnio nie ma. I to duży problem. Nie będę ukrywać. Może udałoby mi się jakoś to dobrze zrealizować, ale po Świętokrzyskie to szczerze wątpię, żeby to mi się jeszcze udało przy stacjach, które są do tego nieprzystosowane. Ale może się mylę, może w końcu im się coś uda zrealizować w tym miejscu dobrze. No i tutaj ta stacja jest, no oczywiście dalej na Okopowej. Tu ogólnie mam odczucie, że osoby, które robiły tę analizę, dobrze się tam bawią, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Okopowej, jak mi się załaduje w końcu ta mapa, mamy rondo. Rondo do Kercelak. W tym miejscu jest rondo. Miało być tu rondo, ostatecznie powstało skrzyżowanie, ale nazwa pozostała. Więc ja bym nazwał tą stację metra Rondo Kercelak. No oczywiście to zupełnie nie nawiązuje do okolicy, ale jest nazwa Kercelak, więc jest.
jest. Ja bym to nazwał tą stację metra do Kercela, żeby było piękniej. Następnie mamy oczywiście cmentarz żydowski w tym miejscu, stacja metra. Nie do końca jestem przekonany co do nazwy tej stacji. Może byłoby lepiej nazwać na przykład cmentarz powązkowski, chociaż on faktycznie trochę dalej jest odstawiony, więc może i cmentarz żydowski nie byłby zły w tym miejscu. Następnie zakręcamy sobie i nasze ulubione centrum Rondo Radosława. Centrum tramwajowe oczywiście. Mamy oczywiście obok centrum handlowe Arkadia, natomiast najważniejsze jest to, że tu mamy niesamowicie dużo linii tramwajowych i dużo korków też tramwajowych, które były jeszcze jakiś czas temu. No i bardzo duży natłok pasażerów właśnie z tramwajów. Stacja metra w tym miejscu byłaby dobra, pomijając centrum handlowe, dużą ilość mieszkań w okolicy, no i chyba najważniejsze, bardzo dużą ilość tramwajów w tymże miejscu, więc to byłyby dobre przesiadki też i tutaj. Następnie jest stacja dosyć ciekawie przedstawiona i nazwana, bo jest Plac Grunwaldzki, który jest nazwany, że jest połączony ze stacją kolejową. Jak widzicie, tu na żadnej stacji kolejowej nie ma i wątpię, żeby powstała, ale oni pokazują, że nie powstanie. W tym miejscu pomiędzy Powązki a Warszawa Gdańska, przystanek kolejowy w tym miejscu, który by się nazywał Plac Grunwaldzki. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby PKP jeszcze tu zrealizowało do budowy jakiejś stacji, bo to jest po prostu zbyt blisko pomiędzy Powązkami a Gdańską. Ale kto wie, może wpadną na jakiś szalony pomysł albo dostaną dofinansowanie z Unii Europejskiej czy coś. No to wtedy powstanie. Następnie mamy remont, mój ulubiony. I stąd właśnie dobre przesiadki do M2, z M1 trochę gorzej. No i stąd wyjeżdżamy dalej, jedziemy do remontu, który właśnie potrzebuje tramwaju, ale dostanie metro za ileś lat, ze stacją Ruda. Stacja faktycznie się znajduje na środku osiedla, w tym parku. Parę razy sprawdzałem, to wam dokładnie przeanalizować. Ale linia metra oczywiście na tych wszystkich schematach prosto przechodzi przez ten park, więc domyślam się, że tutaj będzie, a raczej nie w tym miejscu. No i dalej mamy dosyć długi odcinek. Ogólnie to jest bardzo dobry odcinek metra, bo oni faktycznie robią szybkie metro, czyli niedużo stacji, bardzo dużo odległości i szybki dojazd. Ale ma to oczywiście też swoje minusy. Mianowicie przejedziemy, owszem, ten wielki dystans pod Wisłą. Kolejny raz. No i co? No i proszę bardzo. Następna stacja jest tutaj. Stare Świdry. Tu jest moja pineska, że tu powinna powstać ta stacja laurowa od ulicy, która jest na dole. Ogólnie nazwa tutaj tej okolicy to jest Żerań, więc nie możemy nazwać tej stacji Żerań, no bo tu jest stacja Żerań FSO. Ale to nie zmienia faktu, że według mnie w tym miejscu to aż się prosi o stację kolejową, bo tu jest bardzo dużo osiedli. Oczywiście tramwaj tutaj na Modlińskiej, wzdłuż Modlińskiej ma powstać właśnie w tej relacji z przedłużeniem tutaj dalej właśnie do Żerań Wschodni, ale to nie zmienia faktu, że w tym miejscu stacja jest bardzo potrzebna, Stare Świdry, bo jest mnóstwo świetnych przejść tramwajowych, pomijając dojazd tutaj właśnie tramwajem w te rejony, czy dojazd na Żerań Wschodni, to możliwość stąd dojazdu dalej autobusami na dalsze tereny Białęki, czy poza, w kierunku odległych rejonów nad Zalewem Zegrzańskim, czy do Nieporętu. Także tak, to jest dobre połączenie, tylko ja bym tutaj tą stację budował z jakimś takim dobitnym parkuj i jedź i dużą pętlą autobusową, żeby tu się faktycznie wszystko zjeżdżało. I wtedy to by miało duży sens. Tak samo jak kolejna stacja, która jest typowo lokalna, Hendryków. Oczywiście w przyszłości, jak powstanie ta strona mostu północnego, ona tam dalej przejedzie, jeszcze z tramwajem i innymi bajerami, no to wiadomo, że to będzie jeszcze lepsze podejście, to będzie się lepiej łączyć, no ale kiedy to powstanie, to tego nikt nie wie. Więc tak, oczywiście możliwość przedłużenia tam dalej jest. No i na koniec mamy stację Tarchomin, tak? Tarchomin, stacja w tym miejscu bardzo dobrze realizowana. W ramach tego oczywiście, że metro nie dojedzie do Winnicy, no bo tam jest tramwaj. Więc stąd przesiadki dobre do tramwaju, domyślam się, że byłyby na pewno zrobione, bo po prostu stąd by się jechało dalej tramwajem właśnie w kierunku Winnicy. I to według mnie całkiem dobre podejście, żeby nie zabijać tramwaju, choć sądzę, że tutaj dużo jest jeszcze rejonów, które też by chciały mieć takie metro czy dobry tramwaj. Ale nie będą miały, no bo już jest. Więc tak, chociaż trochę mi się nie podobała nazwa tej stacji metra. Wiem, że w tym miejscu jest Tarchomin, ale jakby nie wiem, przedłużyli tą stację metra i byłoby nazwa Nowodwory, to jakoś dokładnie brzmi niż Tarchomin. No ale no cóż, no trudno. W tym miejscu byłaby stacja Tarchomin z dobrą przesiadką w tym miejscu. No i tak mniej więcej to wygląda. A, tu jeszcze jadłem pineskę, bo w tym miejscu jest bardzo trudne do realizacji. No wiecie, tu jest dużo wiaduktów, innych miejsc, więc tu byłoby dosyć trudno do zrealizowania ta linia metra. Także tak wygląda ogólnie też kolejna, czwarta linia metra. Ja wam pokażę ją tak tylko i wyłącznie ją samą, żebyście mogli sobie ocenić, czy ona jest dobrze zrealizowana. Jest na pewno to, co wszystkie osoby, które przynajmniej marudziły na trzecią linię metra, zrealizowana to, co wszyscy prosiliśmy. A mianowicie linia na Białękę w relacji NS północ-południe.
A to, że dojeżdża jeszcze do Wilanowa, to jest według mnie jakiś win-win. To jest jeszcze plus 20 do premii. Także tak, to faktycznie jest ciekawe. No i na koniec została nam jeszcze jedna linia metra. Wiem, pewnie gadam tutaj do was już, nie wiem, za jakieś już 49 minut, więc żeby ten odcinek zakończyć tak mniej więcej w godzinie, przejdźmy do ostatniego elementu, czyli do piątej linii metra. I czemu ona będzie realizowana jako ostatnia? I jest trudna do realizacji. Zacznijmy od Szamotów, bo w tym miejscu zaczyna się ta linia. Stacja Szamoty, właśnie połączona bezpośrednio z M2. Dobre połączenie, dużo miejsca, nie ma problemów. Następnie mamy Ursus. Tutaj jest tym duże miejsce, nie ma problemów, już nie mamy tego oczywiście. Po pierwsze, mamy tutaj jeden tunel. Tutaj jest problematyczne, bo oczywiście budowa tunelu obok tunelu. Następnie kolejny problem to jest budowa tej stacji koniecznie pod stacją kolejową, bo nie ma tutaj po prostu miejsca w innych miejscach, żeby to realizować. W tym miejscu raczej stacja by się sama nie zmieściła, a budowa pod linią kolejową jeszcze działającą to duże problemy, zwłaszcza przy stacji metra. Ale to jest oczywiście do zrealizowania. No, ja to skąd napisałem, że jest po prostu mało miejsca. Następnie mamy bardzo dobre miejsce, po prostu jakby przygotowane. Tu będzie stacja metra. Uwierzcie mi. 100 lat później, proszę, bach, mamy. Plac w tym miejscu, który jest plac tysiąclecia, idealnie dostosowany jako stacja metra. Więc tu chyba nie muszę dużo mówić, że to jest bardzo dobra lokalizacja. I po prostu zwróćcie na cały Ursus. To jest to jedno miejsce, idealne pod stację metra. Idziemy dalej. Idziemy dalej i mamy tutaj dalej za bohaterów Warszawy, przy dzieci Warszawy, Skorosze, stacja w tym miejscu, mniej więcej w tym miejscu, ja tutaj nie jestem, byłem w stanie mniej więcej przewidzieć, gdzie ona byłaby, ale mniej więcej w tym miejscu, tu jest dużo jeszcze aktualnie pustego miejsca, więc całkiem dobrze. Następnie odbijamy pod całym węzłem, tutaj są Leona, tutaj się znajduje i dojeżdżamy do elementu problematycznego, a mianowicie Wiktoryn, stacja z przesiadkami do autobusów tutaj głównie, bo tu jednak dosyć dużo autobusów jeździ na tej relacji Bemowo-Ursynów. Natomiast co faktycznie chciałem tu podkreślić, to jest to, iż no co wam tu nie podoba się w tej stacji? No to, że się znajduje pod Alejami Jezuńskimi. Rozkopać Aleje Jezuńskie z nowymi wiaduktami, całym węzłem drogowym po to, żeby budować stację metra? No, tak to by musiało powstać. Chyba, żebyśmy wykorzystali tę rezerwę terenu, która tutaj jest z boku i to by było jakieś wyjście z sytuacji. Dużo by zniosło kosztów realizacji. No i przy okazji w tym miejscu cały węzeł by był jeszcze użytkowy. Ja wprost tą stację zobaczyłem na Alejach Jezuńskich, a nie obok, bo na schemacie i wszystkich było pogrębnie narysowane na, ale myślałem się, że może chodziło im o tą rezerwę terenu, która tutaj jest z boku zostawiona. W sensie ja nie wiem, czy to jest rezerwa terenu, czy jakaś działki, ale jest na tutaj ta przestrzeń. Następnie jedziemy sobie dalej. Tutaj żadnych stacji już nie ma. Mamy kolejną stację odjechaną, no bo bardzo dobrze przesiadki. Druga stacja z wokatką, a mianowicie stacja Aleje Jezuńskie. Oczywiście chodzi o połączenie z PKP, z tymi dwoma peronami, z wokatką. No i w przyszłości stacja Manestra w tym miejscu ma mniej więcej swój przebieg. I czemu ja tutaj mówię, że znowu właśnie o trasie NS? Tu jest dużo plusów i minusów. O ile tak, przestrzeń, żeby to wybudować nie bezpośrednio pod Alejami Zimskimi jest, bo można na przykład wyburzyć te budynki albo z tej strony wybudować i wtedy na spokojnie miejsce będzie. O tyle minus duży jest taki, że jeżeli w tym miejscu to będzie powstawać, no to po prostu jest dosyć dużo do rozkopania, bo tak, przejścia podziemne wiadomo, żeby się przydały bezpośrednio na perony kolejowe. Więc już kopanie pod torowiskiem. A z drugiej strony mamy Aleje Jezuńskie i przydałoby się też przejście po drugiej stronie Alei Jezuńskich do przystanków autobusowych, czyli kopanie pod Alejami Jezuńskimi. No i z trzeciej strony w tym miejscu mamy cały czas do planowaną i do realizowania w najbliższym 10 czy 20 latach trasę NS. Więc tak, to się łączy oczywiście w jeden duży problem. No i oczywiście kolejna stacja, która musi powstać w tym miejscu, no chyba, że tu by powstała, czyli śmigłowcowa, która się znajduje typowo pod Alejami Zimskimi. I tutaj po prostu dochodzę do tego elementu, który chciałem powiedzieć. Czemu nie powstanie w tym najbliższym czasie? Bo po prostu trzeba było rozkopać Aleje Zimskie. A na to się aktualnie nikt nie zgodzi, bo tam jest niesamowity duży ruch tranzytowy, ogólnie też dużo samochodów. No i to by dosyć mocno zblokowało całą komunikację w tym miejscu, na przykład autobusy, a na to się nikt nie zgodzi. Następnie mamy linię metra, która ma stację przy dworcu zachodnim i to wszyscy doskonale wiemy, po przesiadki do tramwajów, pociągów, wukatki znowu,
no i autobusów, i tutaj to miejsce jest pozostawione na tą stację metra od dosyć dawna. Skręcamy, połączenie z placu Natutowicza, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli byłoby to realizowane jednocześnie lub z dobrą synchronizacją, jeżeli chodzi o stację, nie ma problemu. Wzdłuż filtrów i stacja filtry w tym miejscu, i tutaj mam zaznaczone tylko i wyłącznie, że tu faktycznie jest bardzo mało miejsca, żeby tą stację powstała, więc może by się to udało tutaj zrealizować, ale zobaczymy. No i skręcamy pod dużą częścią Politechniki, trochę budynków też na trasie, do Placu Konstytucji. I dopiero teraz powstaje stacja metra Plac Konstytucji, nie w aktualnym momencie, teraz. Z budową piątej linii metra, tu też jest mało miejsca na realizację tej linii, bo jeżeli chodzi o M1, to faktycznie spokojnie, o ile chodzi o M3, no, jeżeli by się zmieścili na samym terenie placu, to na spokojnie, tutaj dalej już jest trochę mało miejsca. Ale oczywiście to jest do zrealizowania. I kolejna stacja, znaczy one są ogólne stacje, będą wszystkie realizowane bardzo głęboko. W sensie one będą specjalnie zniesione, umiejscowione niżej, żeby było jak najmniejsze oddziaływanie na tereny obok i żeby po prostu było więcej miejsca na dole. Kolejna stacja to jest piękna i tutaj bezpośrednio połączenie z alejami ujazdowskimi, dzięki czemu będą dobre przesiadki do autobusów, na przykład do Wilanowa w tym miejscu, czy na Nowy Świat, więc to też jest w tym miejscu planowane. No i oczywiście dalej mamy przejazd bezpośrednio do Solca, który też by miał swoją stację w tym miejscu, na dole mniej więcej, no gdzieś tutaj, tak? Nie jestem w stanie tego też powiedzieć, gdzie to jest. Przy okazji to byłaby stacja po Wiśle 2, jeśli byłaby w tym miejscu i z przejściem pod Solcem. Skręcamy, no i kolejny problem, bo ten cały odcinek Saska Kępa oczywiście jest potrzebny i dobre wykorzystanie połączenia w tego miejsca, ale jest problem polegający jeden podstawowy, mianowicie to jest pod trasą Łazienkowską w tym miejscu, a co oznacza rozkopanie, czyli zamknięcie tej trasy na dosyć długi okres czasu. To nie jest Gruszewska, która jest drogą lokalną i ogólnie oczywiście ma duży ruch samochodów i duży ruch autobusów, ale jednak to nie jest ruch tranzytowy. Tu jest niestety tak to zrealizowane i to też jest duży problem, jeżeli chodzi o realizację. Następnie oczywiście kolejny z tym samym problemem, kanał Wrocławski z dobrą przesiadką do tramwaju, który w tym miejscu powstanie. Tutaj nie mam nic, jeżeli chodzi o miejsce, no pomijając to, że jest pod Aleją Stanów Zjednoczonych. Następnie mamy oczywiście Przyczółek Grochowski, to samo, duża ruchliwa ulica Ostrobramska, ale w tym miejscu bardzo dużo osiedli, które potrzebuje dobrej komunikacji do centrum. Kolejne miejsce, oczywiście niezastąpiona Ostrobramska z połączeniem z M3, jeżeli będzie to dobrze zrealizowane, czemu nie? Kolejny, stacja Witolin, przygotowana raczej pod przyszłą rozbudowę tych okolic, bo tu jeszcze jest trochę miejsca, zwłaszcza tutaj, ale to jest zachowane na później. No i oczywiście przed węzłem Marsa, bo na samym węźle Marsa jest kolejna stacja metra. Tutaj w przyszłości w teorii tramwaj ma dojechać, ale nawet jeśli to się nie stanie, to jest to według mnie bardzo dobre miejsce i niewykorzystane jeszcze aktualnie przez komunikację miejską, bo tu mnóstwo autobusów, które zjeżdża się w różne kierunki. Z końcem tej całej linii na Gocławku, gdzie aktualnie jest przesuwana stacja kolejowa, więc to nie jest problem, bo jeżeli stacja kolejowa w tym miejscu będzie, czy przystanek kolejowy, to będzie dobre przesiadki. Jedyny minus jest taki, że trzeba znowu wszystko rozkopać, chyba że umiejscowią to w tym miejscu. Faktycznie wtedy tutaj jest trochę wolnej przestrzeni na spokojnie. Tu na Marsa nie mówię o tym wolnej przestrzeni, bo tu faktycznie trzeba będzie to kopać, ale tu da się jakoś to zrobić, żeby to jakoś w miarę obrębie tego węzła jeszcze powstało. A tu jest problem, bo cały węzeł Marsa jest całkiem nowy. Tu jeszcze nowy wiadukt został oddany do użytku ostatnio w tygodniach. No a w tym miejscu może udałoby mi się to zrobić, więc tu po prostu trzeba dopracować ten plan, żeby to było wykorzystane w tych miejscach, gdzie są wolne przestrzenie. No i tak wygląda cała koncepcja wszystkich pięciu linii metra. Gadałem do Was o tym mniej więcej już o godzinie. Przeanalizowałem dokładnie, przynajmniej starałem się, każdą stację, każdy przebieg linii metra, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że powiedziałem Wam o wszystkim, co chcieliście się dowiedzieć. A jeśli macie jakieś pytania, dajcie mi znać w komentarzach. Proszę Was bardzo, żebyście mi nie pisali komentarzy politycznych, bo ja po prostu na takie pytania nie będę odpowiadać i to też nie jest materiał polityczny, to jest tylko wyłącznie pokazanie Wam, jak wyglądają koncepcje nowe. I też tutaj warto podkreślić, że te koncepcje to nie jest, przynajmniej jak wszystkim się wydaje, kolejna kampania wyborcza, tylko to jest coś, co jest do zrealizowania. Mianowicie, to wszystko, te całe studium było w przygotowaniach od 2018 roku. Wtedy zostało zlecone do realizowania, a teraz mamy jego wyniki. Trwało to 5 lat, zgodnie z założeniami. Jeszcze ostatnie elementy są dopracowywane i w ten sposób mamy harmonogram i plany na przyszłą rozbudowę miasta. I teraz najważniejsze, na co właściwie nam daje to studium? Studium daje nam to,
jak Warszawa może się rozwinąć, ale nie musi. Bo pamiętajcie, że to jest, w jaki sposób będzie się opierać system komunikacji miejskiej na przyszłość, ale z dużą domieszką, że to wszystko nie musi być zrealizowane, może być zmienione, bo do 2050 roku Warszawa może bardzo w różne strony pójść, może się powiększyć, może się zmienić kierunki rozwoju i dużo rzeczy może się jeszcze pozmieniać. Więc to wszystko, co tu widzicie, to jest głównie po to, żeby zabezpieczyć tereny, przestrzenie, zrobić rezerwy terenowe pod na przykład stację metra czy linie tramwajowe, a czy powstanie, to zobaczymy za kolejne 30, 20, 50 lat. Ale jak to będzie wyglądać, to wszyscy zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, która linia metra jest wasza ulubiona, czy macie w ogóle pomysł na odmienne swoje lepsze koncepcje niż to, co tutaj było zaproponowane. Jeszcze raz powiedziawszy, jestem zadowolony do tego, że będzie realizowane to jednocześnie M4 i M3. Co do M3 już powiedziałem dosyć dużo. No i taki mój humorystyczny i trochę autorski materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. W opisie macie link do tej całej mapki, abyście mogli sobie sami to przeanalizować. No i tak jak powiedziałem, w najbliższych dniach i tygodniach będzie jeszcze film o koncepcjach tramwajów zaplanowanych na najbliższe lata, no, do 2050 roku. A, no i oczywiście odpowiadając na komentarze, że znowu kopiuję ode mnie już prawie wszystko, pomijając koncepcję metra, po różne inne rzeczy, to tak, faktycznie, moja seria nazywa się Warszawska Średnica 2050, a ich nazywa się Metro 2050 i Warszawa 2050. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Cześć!